Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę będzie bardzo fajny odcinek, ponieważ będzie paczka 92 plus z ikoną Moments, prawdopodobnie Moments, bo zazwyczaj lecą właśnie ikony Moments z tej paczki, którą otworzymy sobie. Będzie trochę player picków 81 plus, będą paczki kampanii, tak się one nazywają, z SBC, które wyszło wczoraj, player picki właściwie. I do tego mnóstwo wielkich paczek za 125 tysięcy, więc liczę, że coś uda się trafić. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie jesteście kanału, zasubskrujcie. Jest to przedostatni dzień eventu Fantasy Food, który naprawdę był bardzo, bardzo przeciętny, tak uważam. Trwał on 2 tygodnie i naprawdę niezbyt było dużo do robienia w FIFA. Fajne były karty, fajne jest to, że one są upgrade'owane, ale nie wiem, mam wrażenie, że od kilku tygodni naprawdę czegoś brakuje w FIFA. Wydaje mi się, że naprawdę od kilku tygodni FIFA po prostu jest w bardzo złym stanie. Gdzieś kompletnie nie ma hype'u na FIFA i mam nadzieję, że zmieni się to podczas Team of the Season, które będzie za prawdopodobnie jakieś 3, może 4 tygodnie, więc naprawdę tego się nie mogę doczekać bardzo, bo no, Team of the Season zawsze co roku, jak nuda FIFA by nie była, to Team of the Season zawsze są bardzo, bardzo fajne i są, jest co robić po prostu, jest co otwierać, jest mnóstwo SBC powtarzalnych i tak dalej, więc liczę, że ten event będzie bardzo, bardzo fajny i nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby event pomiędzy właśnie tym okresem teraz, a Team of the Season był taki, żeby przyciągnął po prostu ludzi z powrotem do gry, bo no tak po prostu nie będzie. Nieważne jaki ten event by nie był, jakie karty by nie były, co by się podczas niego nie działo, to i tak kto nie gra, ten raczej do gry na teraz nie wróci, tylko na Team of the Season. Dobra, otworzyliśmy tutaj jeszcze nie, 13 player picków mamy, 81 plus, Madison 82, jak na razie player picki fatalne, 85 Jorginho najlepszy. Ciekawe, czy uda się trafić jakąś kartę specjalną Fantasy Food. Oczywiście chyba najbardziej z tych kart, które są aktualnie w paczkach, najlepiej byłoby trafić Dembele 92, który chodzi chyba za 3 miliony w tym momencie, ale no nie oszukujmy się, raczej to się nie wydarzy. 3 player picki do końca, a później przejdziemy już do tego, co my w SBC i do paczek. 2 player picki do końca, Thiago Silva 85 i ostatni player pick na dzisiaj. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zadania, to tutaj puchar klasyczny. Mam do odebrania kilka paczek za 35 tysięcy, za 25 i za 100 za zakończenie tego zadania. To jest chyba najlepsza rzecz, jaka była podczas tego dwutygodniowego eventu, właśnie to zadanie sezonowe, puchar klasyczny. Mam nadzieję, że też będzie tego więcej podczas kolejnych eventów, ale tych paczek nie będę otwierał na dzisiaj, tylko zostawię sobie na kolejny event, żeby mieć po prostu z czego robić te odcinki, bo na dzisiaj mam ich paczek naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeżeli chodzi o wymianę ikon, to mi zostały tylko 2 jeszcze żetony do zebrania i tą paczkę, tam chyba jest 81 plus 25 zawodników, też zostałem sobie na kolejny event. I jest to tyle, jeżeli chodzi o zadania snowe czy punkty przełomowe podczas tych dwóch tygodni eventu. A jeżeli chodzi o SBC, wczoraj dostaliśmy naprawdę bardzo fajną kartę zawodnika miesiąca, bo jest bardzo tania i jest to Osimhen z Napoli 87 i jest to koszt tylko i wyłącznie 82 plus inform, więc naprawdę świetne SBC, chociażby nawet pod fodder. I torba kampanii, gdzie jest player pick dwóch zawodników, są tu karty One Touch, bohater nagłówków, drogi do finału europejskich pucharów, więc to też sobie na pewno zrobię w dzisiejszym odcinku. Te dwa player picki nie są one tanie, bo jest chyba koszt tutaj 84 ocena plus jeszcze 2 informy, więc w granicach około chyba 80 tysięcy ten player pick kosztuje, ale na pewno dzisiaj go zrobimy. Także chyba jest to tyle, jeżeli chodzi o SBC, więcej tutaj chyba nic się nie pojawiło dość ciekawego. Chyba że ten Madug jeszcze jest też spoko, bo jest bardzo tani. Koszt 82 i 83. Karta z potencjałem na 90 overalla. Dobra, słuchajcie, także lecimy do paczek. Zacznijmy od wielkiej paczki, bo naprawdę jest to bardzo duża paczka, uważam. I 85 razy 3. Tylko gdzie ona jest? Okej, okay, tutaj jest 3 zawodników 85 plus, a po tej paczce już będą tylko te, w których coś będzie. I na koniec oczywiście paczka z ikoną 92 plus. Jak widzicie, paczek naprawdę jest dość sporo bardzo fajnych. Tą paczkę z ikoną też zakupuję sobie na kolejny odcinek. Zobaczmy, co będzie w paczce z 3 rzadkimi zawodnikami 85 plus. Czy będzie pierwsza karta Fantasy Food dzisiaj? Niestety nie. I będzie to Karim Benzema 89. Co obok niego? Szczęsny i Alexander Arnold. Nie najgorzej. Także jak teraz coś będzie, to się widzimy. Okej, okay, 14 do końca, jak na razie poza tą pierwszą paczką 85 plus nie było zupełnie nic. Teraz paczka za 45 tysięcy, więc może tutaj coś będzie? I jest, w końcu. Drugi walkout i znowu będzie to szczęsne. 87, chociaż tyle, że pierwszy walkout. I jeszcze inform w tej paczce, więc całkiem okej. Okay. Będzie od razu do wrzucenia do tego player picka, którego w sumie możemy sobie zrobić teraz właśnie i
wrzucimy tam również Szczęsnego. I dobra, pierwszy player pick gotowy, także możemy sobie zgłosić. Zobaczymy, czy tym razem uda się trafić coś lepszego niż ostatnio, gdy to SBC się pojawiło, bo bodajże najlepszym trafem był Van de Beek, 89 overalla, więc liczę, że teraz będzie coś dużo, dużo lepszego. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli lubicie te player picki, co wam udało się trafić. I zobaczmy, co będzie. O, okej. To jest chyba najgorszy player pick, jaki widziałem, naprawdę. Dobra, słuchajcie, otwieramy ostatnią paczkę przed player pickiem i przed paczką z ikoną za 125 tysięcy. Jak na razie paczki były po prostu fatalne. 20 paczek i tylko jeden walkout. I nareszcie, drugi walkout, ale będzie to tylko 86 Thomas Miller, 87, przepraszam. Także zróbmy teraz jeszcze tego player picka i zobaczmy, czy uda się trafić cokolwiek dobrego. Okej, okay, player pick gotowy, także zobaczmy, czy w tym będzie coś lepszego. Ciężko, szczerze mówiąc, żeby było coś gorszego niż poprzednim, bo tak jak mówię, naprawdę, to był chyba najgorszy player pick, jaki widziałem z Diawarą i Konate. Dobra, zobaczmy, co będzie tutaj. Jednak jest blisko, żeby było jeszcze gorzej. Środkowy obrońca z Bolonii, to chyba nie był najlepszy moment na otwieranie paczek. Może tutaj się uda, na to naprawdę chyba najbardziej liczę, bo to jest chyba paczka, nie wiem, z 16, 17 z ikoną i do tej pory nie trafiłem naprawdę ani jednej grywalnej ikony, więc liczę, że teraz się to zmieni. Piszcie w komentarzach, słuchajcie, co wy braliście za wymianę ikon i co udało się trafić. Ja naprawdę liczę, że w końcu uda się trafić cokolwiek dobrego, jeżeli chodzi o właśnie tą paczkę. Raczej będzie to ikona Moments, bo w większości tych paczek, które otwierałem, które widziałem, że ludzie otwierali, była właśnie ikona Moments. Za te dwa pozostałe żetony, tak jak mówiłem wcześniej, będzie jeszcze paczka 81 plus razy 25. Tak jest. Ale to na kolejny event. Słuchajcie, jak możecie zostawić lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie. Zobaczmy, czym zakończymy ten odcinek i tą drugą wymianę ikon. Otwieramy i zobaczmy, czy będzie coś bardzo dobrego. Jest ikona Moments i niestety jeszcze nawet nie Nedved, tylko Czech. Nie wiem, no plus taki, że Ruskiego będę mógł w końcu wyrzucić z zespołu. Także to było tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale z kolejnego eventu, prawdopodobnie już w piątek. Na razie.